Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w nowej siedzibie punktu informacji europejskiej Eurodirect Słupsk, która znajduje się w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. A z nami pani Edyta Wolska, dyrektor galerii. Pani Edyto, jak to się stało, że siedziba punktu znalazła się w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej? Nasza galeria od jakiegoś czasu współpracuje ze Słupskim Instytutem Młodzieży oraz z innymi podmiotami. Wspólnie złożyliśmy projekt do Komisji Europejskiej. Udało nam się dostać dofinansowanie i otworzyć właśnie u nas punkt. A czy oprócz wymienionych przez Panią instytucji ktoś jeszcze uczestniczy w projekcie? Oczywiście. Między innymi właśnie miasto Słupsk, gmina Słupsk, miasto Ustka, gmina Kobylnica oraz PAR. A jakie są zaplanowane takie największe działania na 2018 rok? To przede wszystkim do tych największych to na pewno będą obchody 9 maja, to będzie Dzień Europejski. Ten Dzień Europejski będziemy obchodzić tutaj przede wszystkim na dziedzińcu na Partyzantów 31A przed Galerią Kameralną. Czyli możemy się spodziewać większej ilości imprez proeuropejskich? Oczywiście mamy mnóstwo imprez zaplanowanych już na prawie 3 lata. Do współpracy zapraszamy jeszcze inne podmioty, zapraszamy do współpracy szkoły, inne instytucje kultury. Będzie się dużo działo. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę i zapraszamy wszystkich do kolejnych odcinków. Dziękujemy.